Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę przy moim trupku sobie pogrzebiemy. A już wam mówię, co będziemy robić. Nawarstwiło się trochę prac. Tutaj mam taką wiązkę. Jest to wiązka tylnego zderzaka. Wiązka, która jest z facelifta. I tak, co ona teraz tutaj ma? A więc tak, ma lane assist. No patrzcie. Z tymi przewodami to zawsze tak jest, że się nie chce, że tak poplączę. O, dobra. A więc tak, mamy wiązkę zderzaka tylnego, która obsługuje tak, lane assist. Tu mamy wtyczkę jedną, tu mamy wtyczkę drugą. Obsługuje 6 sensorów. Tu mamy dodatkową wtyczkę na sensor pod asystent parkowania. I mamy też tutaj przewód, który obsługuje o, ten, czteropinowa wtyczka, ona obsługuje nam otwieranie klapy z nogi. I teraz mamy tak, tutaj mamy dwie wtyczki, jedną do lane assist, to jest ta wtyczka, a druga wtyczka jest do czynników parkowania. U mnie w tym momencie są 4 czynniki parkowania i lane assist. I teraz tak, będziemy musieli zmienić tą wtyczkę, która ma w sobie czynniki parkowania, bo w tej wtyczce właśnie mamy dodatkowe 2 czynniki parkowania boczne, no i mamy otwieranie z nogi. Tak więc trzeba będzie wiązkę troszeczkę przerobić, jeżeli chodzi o wiązkę na aucie. Teraz tak, tutaj wam zaraz pokażę. Mam uchwyty do czujników. Jeden uchwyt i tu jest drugi uchwyt. O. Mam też czujniki. I po prostu trzeba będzie to założyć do zderzaka. Także trzeba będzie wyciąć otwory na zderzak i założyć. Na taśmę dwustronną się to przykleja. Kiedyś sobie zderzak pomaluję. O to się nie martwcie. No to co? Zabieram się za robotę. Będę musiał obrócić samochód. No i rozebrać. Tak, rozebrać bagażnik przede wszystkim. Jak rozbierzemy bagażnik, to zabiorę się za wiercenie dziur w zderzaku. Mam tutaj gdzieś przymiar taki. Zaraz wam pokażę. Chyba tylko sobie jeden zostawiłem. To jest ze zderzaka faceliftowego oryginał. Tak więc ten otwór, tutaj widzicie, taki trzeba będzie sobie zaraz wywiercić w naszym zderzaku, który mam, i przykleić uchwyty od czynników z jednej, jak i z drugiej strony. Tak więc sobie to pomierzę i sobie będziemy to ciąć. Zderzaczek zdjęty. Teraz sobie powiercimy otwory z jednej, jak i z drugiej strony. No i teraz tak, tutaj będę musiał zmienić tą wtyczkę, bo ona jest 10-pinowa, a potrzebuję, żeby była 14-pinowa. Tu mamy 4 puste, ale to jest za mało, bo tych pinów po prostu potrzeba więcej. Tu mamy wykorzystanych 6.
Tak więc wydaje mi się, że piny w tej kostce i w tamtej są identyczne, tak więc nie trzeba będzie pinów zdejmować. To bardzo dobrze. Przepraszam, pinów zmieniać. Tylko sobie przepinujemy samą wtyczkę. No a tutaj tą wiązkę trzeba zdjąć. Trzeba będzie założyć wiązkę, tą, którą mam z facelifta. No i dobra. Elegancko. Można działać. Teraz tak. To na razie sobie odłożę tutaj. To mi się jeszcze przyda, bo będę musiał coś tutaj sprawdzić. Teraz tak. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie mi pasować. Nic tutaj nie jest skomplikowane, jak się nic nie przerabia, nie dorabia. No ale ja będę sobie tutaj parę rzeczy dokładał, więc to nie jest takie wszystko łatwe i plug and play, jakby to powiedzieć, więc muszę sobie troszeczkę rzeczy posprawdzać. Żeby nie było pomyłek. Tu widzę, że jest uchwyt urwany. Okay. Zaraz sobie to będziemy tutaj rzeźbić. Tu mamy to. Co ciekawe, co tu jest ciekawe? No więc ciekawe jest to, że tu mamy wtyczkę, mamy normalną, taką jak jest do zwykłego czujnika, a z tej strony mamy wtyczkę taką zagiętą 90 stopni. Nie pytajcie mnie, dlaczego to jest. Ja nie wiem. Dobra, teraz tak. Teraz to tu. To tu. Teraz to. To nie wiem, gdzie. Nie wiem, czy tutaj coś nie jest za dużo. To chyba tu. A to tu. No to jakoś tak. No, to tu, to. No. To tutaj. Teraz tu mamy jeszcze jedno, ale nie wiem, gdzie to powinno być. Chyba tutaj. I to tutaj. No i gitara. Mamy to zrobione. Teraz tak, wszystko by to było łatwe i proste, gdyby nie to, że moja auto jest z 10 roku. I w 10 roku, tak, otwierania z nogi nie było. To dopiero się pojawiło chyba w 12, 11.
nie, 12 bo się dopiero pojawiło. Więc oprócz tego, że trzeba dołożyć tutaj ten sensor, też jeszcze trzeba zmienić moduł komfortu, tak zwany moduł 46, i ten moduł komfortu ja będę zmieniał. Ok, to jest tutaj, to tą mogę sobie zdjąć. Czy to mogę założyć? Ok, teraz tak, tu muszę sobie sprawdzić, bo niby są przewody w tych samych slotach. Niby są w tych samych slotach, ale muszę sprawdzić sobie kolorami, czy tu się wszystko zgadza. Nie wydaje mi się, żeby się tutaj coś nie zgadzało, no ale no tu na przykład w siódemce jest brązowo-czarny, a u mnie tu jest fioletowo-czarny, więc to muszę sprawdzić, czy to wchodzi w ten sam pin tutaj, żeby później nie było akcji, że tutaj troszeczkę coś jest inaczej i się to nie zgadza, więc to sobie zaraz sprawdzę, nie będę was tym zanudzał, po prostu później wam powiem, czy trzeba było coś przepinować, czy nie. I teraz tak, ta wtyczka, tak jak mówię wam, od czujników to jest 14 pinów, a u mnie jest 10, więc muszę to zmienić na aucie tutaj. Muszę tą wtyczkę zmienić i dorzucić parę przewodów, które będą mi obsługiwały to i dodatkowe czujniki. Tak więc biorę się za robotę. Nie będę was teraz tutaj zanudzał, pokażę już wam, jak to będzie zrobione. Sprawa wygląda następująco. Przepinowałem sobie tą wtyczkę. Teraz tak, te dwa przewody, które tu są z boku, to są do tych dodatkowych czujników, których jeszcze nie ma. Trzeba będzie nawiercić otwory. Jedna wtyczka tutaj jest. Druga wtyczka jest tutaj. Ta zagięta wtyczka jest do tego czujnika. Prawdopodobnie z tego powodu, żeby tutaj było troszeczkę więcej miejsca, bo ten czujnik jest akurat w tą stronę. Tak jak i ten. Tak więc tutaj jest więcej miejsca, więc taka wtyczka jest wystarczająca. I teraz tak, te trzy przewody mamy do zasilania i do sterowania z tym czujnikiem. Tak więc 5 przewodów mi doszło. Będę musiał je tutaj wpuścić do bagażnika. To nie będzie żadnego problemu z tym. Zaraz to zrobię, ale jeszcze najpierw sobie założę zderzak, podłączę przewody, bo jeszcze nie sprawdzałem lane assist, czy piny wszystkie są tak jak trzeba. No, nie chciałbym, żeby było coś nie tak, ale założymy zderzak, podłączę wtyczki i sprawdzimy, czy lane assist fizycznie działa, czy się palą światełka. Jak się palą, to znaczy, że będzie ok. Czujniki parkowania działają, ale side assist nie działa, więc będę musiał sobie wszystko sprawdzić i przepinować ewentualnie, bo coś tutaj jest z tą wtyczką nie tak, tak więc działam. Słuchajcie, troszeczkę się już ciemno zrobiło, ale pierwsza część jest skończona. Mamy otwory, mamy gniazda założone z jednej, jak i z drugiej strony. Tak jak mówię, to jeszcze będzie malowane, tak więc nie przejmujcie się. Jest jak jest, z tego względu, że tutaj mamy uszkodzony zderzak, więc będzie to malowane kiedyś. Na razie absolutnie się tym nie przejmuję. Jeżeli chodzi o wiązkę od side assist, to z tej strony ta kostka była ok. Z tej kostki musiałem trochę przepinować,
ale już jest wszystko w porządku. Tu mamy dołożone przewody, kostkę, zakładam zderzak i będę mógł tutaj tą stronę zamknąć, a jutro zabierzemy się za podłączenie przewodów i za środek, tak żeby skończyć bagażnik. Na dzisiaj Wam dziękuję, spotkamy się jutro, dla Was to po prostu w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.